Muzyka żartem śpiewana to tytuł programu, z jakim wystąpiła grupa kabaretowa Czesława Jakubca w Chorzowskim Centrum Kultury. Niebywałe połączenie komedii, opery oraz muzyki klasycznej zaoferowała formacja w powiększonym składzie. Mamy taką misję i taką ambicję, żeby się bawić muzyką, tak jak to już tu kiedyś miało miejsce, bo już mieliśmy tu przyjemność kiedyś robić takie różnego rodzaju działania, ale teraz one się troszeczkę rozszerzyły aż do 3 osób, które biorą w tym czynny udział. Muzykę klasyczną zaprezentowano z przymrużeniem oka, by zaskoczyć widza formą i rozbawić treścią. Klasyka, czyli na pewno perełki tenorowe, perełki pianistyczne, jeżeli jak perełki tenora, to na pewno Sole Mio, jak perełki pianistyczne, to na pewno coś z Chopina, jak perełki kabaretu, to... Na pewno jakiś żart będzie, nie jeden. Prócz pieśni Moniuszki, utworu Czesława Foga, zagrano również etiudę Chopina, nawiązującą do poczynań polskich sportowców. To na czasie, szczególnie po sukcesach ostatnich naszej reprezentacji, Chopin i sport. No właśnie, nasza reprezentacja ostatnio troszkę numer psuje. Za dobrze grają. Zawyża, a my mamy taki numer na nie, tak? Czy nie? Tak się śmiejemy troszkę, a oni zaczęli za dobrze grać. Tak, a dlaczego każdy Polak, tak w Polsce jest takie duże zainteresowanie piłką nożną, bo prawie każdy gra na poziomie reprezentacyjnym. Także to są ostatnie. Na tym poziomie potrafi trenować. Także nie wiadomo, czy nie znasz ostatni koncert, a od jutra już powołanie do kadry i tak dalej, bo przecież Ambroziak, nie, jak się zaczęło w tej reklamie kiedyś, że Adamiak już była. Ja jestem na rzecz, to jeszcze mam czas. A, ja jestem na C, to szybciej. Się szykowy. A my stąpią, zostajemy na scenie, a ty będziesz grał. Koncerty grupy to niewyczerpalne źródło pozytywnej energii, którą widzowie zarażają się już od pierwszych chwil. Pomysły na wykonanie niejednokrotnie powstają bezpośrednio na scenie, dlatego każdy występ ma swój niepowtarzalny charakter. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie wskoczymy do reprezentacji, że jednak zostaniemy przy muzyce. 21 grudnia bardzo gorąco zapraszamy. Na pewno każdy znajdzie czas. Karpia strzelić i przylecieć tutaj do nas. Tak, ja mam nadzieję, że Tomek znajdziesz czas. Znajdę, oczywiście. To mówił Tomasz Siwiński. Dlatego się najbardziej martwiliśmy, czy Tomasz znajdzie czas. Tak. Gorąco zapraszamy. No, zabawa, gadanie nie jest naszą specjalnością. Większą specjalnością, mam nadzieję, jest nasze śpiewanie, więc kto zwłaszcza, nas... Zwłaszcza moje i Tomka. Tak. No Tomka jest granie, a Marka specjalność to jest... Coś wymyślę. Żartowanie. Zagraniczne rządzą dziś frykasy.